Co to jest VPN i jak działa? Dowiesz się z tego filmu. VPN oznacza wirtualną sieć prywatną. Jest to narzędzie, które szyfruje Twój ruch internetowy i ukrywa Twój adres IP i wirtualną lokalizację. Do czego służy VPN? Wirtualna sieć prywatna znacznie zwiększa Twoją prywatność i bezpieczeństwo w sieci. Dzięki szyfrowaniu osoby trzecie nie są w stanie wyśledzić, co robisz online. Nawet Twój dostawca usług internetowych nie może zobaczyć, czym zajmujesz się w wirtualnym świecie. VPN pozwala też ominąć cenzurę w internecie. Cały Twój ruch jest kierowany przez zdalny serwer i uzyskujesz dostęp do stron, które są blokowane w Twoim kraju. Oto 5 przypadków, w których zdecydowanie potrzebujesz VPN. Po pierwsze, chcesz zabezpieczyć swoje dane w sieci. Gdy wchodzisz do internetu, potrzebujesz dodatkowej ochrony. Nie wszystkie strony używają HTTPS, czyli bezpiecznego protokołu komunikacyjnego, w którym S oznacza bezpieczny, z angielskiego secure. Jeśli odwiedzasz stronę bez protokołu HTTPS, dane, które wysyłasz lub odbierasz, mogą zostać skradzione przez cyberprzestępców lub inne osoby trzecie. Niezabezpieczone aplikacje także mogą powodować wyciek danych, ale jak możesz sprawdzić, czy aplikacja, której używasz, jest bezpieczna? Nie możesz. Aplikacje są jak czarne skrzynki. Nikt nie wie, czy ich twórcy stosują najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponieważ VPN szyfruje cały Twój ruch internetowy, nie musisz martwić się o niezabezpieczone strony lub aplikacje. To dodatkowa warstwa szyfrowania sprawia, że Twoje dane są bezpieczne w sieci. Po drugie, chcesz uzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych? Jeśli chcesz oglądać YouTube w Chinach, pomoże Ci VPN. VPN zmienia Twój adres IP i przekierowuje Twój ruch internetowy przez zdalny serwer, dzięki czemu możesz surfować i wchodzić na zablokowane strony chowające się za jego adresem IP. Podobnie, VPN pozwala Ci pozostać w domu, przynajmniej wirtualnie, nawet podczas podróży. Nie przegapisz swoich ulubionych treści podczas pobytu za granicą. Po trzecie, często używasz niezabezpieczonych połączeń. Publiczne sieci Wi-Fi są z definicji niebezpieczne. Jeśli spędzasz dużo czasu w publicznych hotspotach, w hotelach, na lotniskach lub w kawiarniach, ochrona VPN jest niezbędna. Bez niej cyberprzestępca może na różne sposoby śledzić Twój ruch internetowy, wykraść dane lub zainfekować urządzenie złośliwym oprogramowaniem. Gdy korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, musisz zawsze łączyć się przez VPN. Po czwarte, chcesz uniknąć bezprawnego nadzoru rządowego? Rządy mają zazwyczaj bezpośredni lub pośredni dostęp do dostawców usług internetowych działających na ich obszarze. Różni się to w zależności od kraju, ale Twój rząd może wykorzystywać ten dostęp do aktywnego śledzenia Twojej aktywności w sieci. Dzięki różnego rodzaju umowom międzynarodowym może także dzielić się tymi informacjami z innymi krajami. VPN ukrywa Twoją aktywność online przed wszystkimi osobami trzecimi, w tym dostawcą usług internetowych i rządem. Po piąte, korzystasz z usług udostępniania plików. Usługi peer-to-peer mają wiele legalnych i przydatnych zastosowań. Dystrybucja oprogramowania open source lub filmów z domeny publicznej, przesłanie dużych ilości informacji wewnętrznych w firmie, a nawet aktualizowanie usług. Mimo to dostawcy usług internetowych próbują zniechęcić swoich użytkowników do korzystania z usług peer-to-peer, ustawiając limity przepustowości. Użyj VPN. Dzięki temu Twój dostawca nie zobaczy Twojego ruchu i nie ograniczy udostępniania plików peer-to-peer. Kto może korzystać z usług VPN? Krótka odpowiedź. Każdy. Freelancerka starająca się nie wylać swojej latte na laptopa. Gracz unikający ograniczenia przepustowości. Podróżnik cieszący się ulubionymi treściami w trasie. Sieć VPN jest jak szwajcarski scyzoryk. Możesz jej używać w zależności od swoich potrzeb. Czy jesteś studentką, która chce obejść bezsensowne ograniczenia Wi-Fi w swojej szkole? Czy właścicielem firmy, który chce zabezpieczyć poufne dane służbowe? PS. Podczas pracy zdalnej zawsze używaj VPN. Dane biznesowe są zbyt wrażliwe, żeby można je było wysyłać i odbierać bez dodatkowej warstwy zabezpieczeń. A może jesteś dziennikarzem pracującym w kraju rządzonym przez autokratyczny reżim? Bez ochrony VPN Twoja wolność, a nawet życie mogą być zagrożone. Idea VPN jest naprawdę prosta. Każdy zasługuje na bezpieczny i nieograniczony internet. VPN szyfruje Twój ruch i ukrywa adres IP, wprowadzając tę ideę w życie. Co to jest adres IP? Adres IP, lub inaczej adres protokołu internetowego, to ciąg liczb, który identyfikuje Twoje urządzenie, gdy łączysz się z internetem. Bez niego urządzenia i serwery nie mogłyby wymieniać informacji.
Wszystkie Twoje urządzenia mają lokalny adres IP. Gdy łączą się z internetem, router przypisuje im publiczny adres IP. Każda odwiedzana strona widzi ten publiczny adres IP oraz Twoją fizyczną lokalizację. Co więcej, internetowi szpiedzy mogą śledzić aktywność w sieci powiązaną z danym adresem IP. Twój adres IP, lokalizacja i aktywność w sieci są ważnymi źródłami danych dla kogoś, kto Cię szpieguje i próbuje stworzyć Twój szczegółowy profil. Gdy używasz VPN, najpierw łączysz się ze zdalnym serwerem VPN, dzięki czemu wydaje się, że przeglądasz strony z innego miejsca z innym adresem IP. Nikt nie może powiązać Twojej aktywności w sieci z Twoją osobą za pośrednictwem adresu IP. Jak działa VPN? Gdy łączysz się z siecią VPN, tworzy ona zaszyfrowany tunel, który zabezpiecza dane przesyłane między Tobą a serwerem VPN. VPN chroni każdy pakiet danych, umieszczając go w zewnętrznym pakiecie, który jest następnie szyfrowany poprzez enkapsulację. Twoje dane pozostają bezpieczne podczas przesyłania. Gdy dane docierają do serwera, pakiet zewnętrzny jest odszyfrowywany. Protokół VPN jest kluczem do technologii VPN. Jest to zestaw standardów szyfrowania używany do tworzenia bezpiecznego połączenia między dwoma urządzeniami. Dostawcy VPN obsługują zazwyczaj kilka takich protokołów. Najpopularniejszy z nich, OpenVPN, jest używany przez większość dostawców VPN na świecie. Jest wysoce konfigurowalny i oferuje dobrą równowagę między prędkością a bezpieczeństwem, bo można go używać zarówno na porcie TCP, jak i UDP. Internet Key Exchange. Wersja druga to protokół tunelowania, który na potrzeby szyfrowania jest zazwyczaj parowany ze zbiorem protokołów IPsec. Dobrze dostosowuje się do zmian w sieci, więc jest idealny dla użytkowników telefonów, którzy często przełączają się między Wi-Fi a połączeniem mobilnym. NordVPN wdrożył również rozwiązanie tunelowania VPN nowej generacji. To NordLynx, oparty na WireGuard, najszybszym dostępnym protokole tunelowania. WireGuard jest bardzo szybki i kompaktowy. Ma tylko 4000 wierszy kodu. Krótszy kod oznacza mniejsze prawdopodobieństwo błędów. Łatwo się go też wdraża. Audytuje i debuguje. NordLynx zapewnia większą prędkość i bezpieczeństwo i działa wręcz perfekcyjnie. Jak skonfigurować NordVPN? To prostsze niż myślisz. Gdy pobierzesz NordVPN i uzyskasz subskrypcję, otwórz aplikację na komputerze PC, Mac lub smartfonie. Zaloguj się, użyj tych samych danych logowania co do rejestracji, kliknij, aby się połączyć. Możesz kliknąć przycisk Szybkie połączenie, który automatycznie wybiera najbardziej odpowiedni serwer, lub wybierz lokalizację z mapy. NordVPN przestrzega ścisłej zasady braku logów. Twoja aktywność w sieci to Twoja sprawa. NordVPN. Bezpieczeństwo w sieci zaczyna się od kliknięcia.